Ćwiczenia ratownicze, instruktorzy pierwszej pomocy, gry, zabawy i konkursy wiedzy. Tak tarnobrzeskie służby czuwające nad bezpieczeństwem wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim propagowały właściwe zachowania na akwenach. Wszystko w ramach pikniku plenerowego pod nazwą Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą. Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą to ogólnopolska akcja informacyjna, której głównym celem jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków utonięć. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim o tak ważnych zagadnieniach informowali funkcjonariusze Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu. Chcemy przekazać to, że jednak nad wodą nie jest aż tak bezpiecznie, że trzeba zawsze uważać, aby nie doszło do nieszczęścia. Wiemy, że codziennie tak naprawdę w okresie letnim ktoś w naszym kraju tonie pod wodą. W związku z tym woda jest bardzo, bardzo fajnym, przyjemnym wypoczynkiem, daje nam wytchnienie, ale jest również zagrożeniem. Jest żywiołem i o tym należy pamiętać. Nad Jeziorem Tarnobrzeskim jest bezpiecznie. Co roku tutaj nie odnotowujemy jakichś sytuacji trudnych, bardzo trudnych. Wiadomo, są interwencje, które wszędzie mogą się zdarzyć. Unikamy na szczęście tych najgorszych sytuacji i myślę, że będzie jeszcze bezpieczniej dzięki takim akcjom jak dzisiaj także. Podczas akcji nad jeziorem zostały przeprowadzone pokazy sprzętu ratowniczego i działań ratowniczych. W ćwiczeniach wzięły udział wszystkie służby, które codziennie czuwają nad bezpieczeństwem wypoczywających nad tarnobrzeskim akwenem. WOPR, Policja, Straż Pożarna oraz Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego. Ćwiczymy te wszystkie rzeczy, które są nam potrzebne wtedy, kiedy dojdzie do nieszczęścia, czyli wtedy, kiedy trafi się sytuacja, że ktoś zaczyna tonąć na przykład. Wtedy te służby są uruchamiane i ta współpraca nasza wówczas jest, no musi być na wysokim poziomie, tak aby ta pomoc przyszła w porę, przyszła odpowiednia i aby można było pomóc. Są trzy różne etapy tych ćwiczeń. Podejmujemy ludzi z wody, którzy gdzieś tam znaleźli się w trudnej sytuacji, wywrócili się z łódki za pomocą rzutek, za pomocą łodzi i mamy trzecie ćwiczenie, którym właśnie najbardziej tak pokażę, jak potrafimy współdziałać. Wywrócenie się łódki na jeziorze, oznaczymy miejsce, gdzie do tego doszło. Niestety założenie przewiduje, że dojdzie do tej tragicznej sytuacji, że jedna osoba znajdzie się pod wodą i płetwonurkowie będą musieli jej szukać. Część osób będzie podjęta z łodzi, część osób będzie płynąć do brzegu. Myślę, że bardzo, bardzo fajnie to pokaże, jak działamy. Też ludzie będą mogli zobaczyć, jak to wygląda, żeby czasami współdziałać z nami, bo to też jest ważne, żeby ta osoba w trudnym położeniu współdziałała z nami i zachowała trochę zimnej krwi. Zainteresowani mogli liczyć również na wiele cennych wskazówek i rad, związanych nie tylko z bezpieczeństwem nad wodą. Funkcjonariusze uświadamiali, jak można prostymi sposobami poradzić sobie w sytuacjach zagrożenia, na przykład kiedy zapali się tłuszcz. Oczywiście, każdy z Was wie, że oleju nie wolno gasić czym? Wodą, jasne, że tak. A czym gasimy? Albo pokrywką, bo takie rzeczy mamy w domu, albo jakąś wilgotną ścierką przykładamy, wyłączamy dopływ ciepła i czekamy, aż wystygnie. Nigdy w życiu nie możemy wlać wody. Bo zobaczcie, w tym momencie kolega Kamil pokaże Wam, co się stanie, jak się wleje wodę do gorącego oleju. 3, 2, 1, go! Mówiłem, że będzie głośno. No niestety gaszenie wodą to oczywiście jest najgorszy z pomysłów, jaki może nam przyjść do głowy. Wiadomo, że trzeba przytłumić ogień, przydusić, najlepiej to zrobić pokrywką, jeżeli to nie jest możliwe, niepalną tkaniną lub nasączonym ręcznikiem, tak aby stłumić, odciąć dopływ tlenu. To są takie sytuacje, które staramy się wyjaśniać, staramy się uświadamiać wszystkim, z którymi się spotykamy, właśnie między innymi w czasie takich imprez, aby do nieszczęść nie dochodziło, a jeżeli już dojdzie, żebyśmy wiedzieli wszyscy, jak się zachować. Funkcjonariusze policji wraz z przedstawicielami innych służb ratowniczych i współpracującymi podmiotami stosując sprawdzoną metodę, edukację poprzez zabawę, przekazywali najmłodszym bezcenną wiedzę. Na dzieci czekały materiały informacyjno-edukacyjne, konkursy plastyczne dotyczące zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą, pokazy policyjnych psów i patroli konnych oraz gry i zabawy, oczywiście z nagrodami.
Dzieciaki w ramach takich konkursów właśnie fajnie mogą przyswoić tę wiedzę, bo zależy im na tym, żeby wygrać konkurs, być lepszym od rówieśnika, wygrać jakąś nagrodę, a to sprawia właśnie, że pozostaje to w ich pamięci i będą wiedzieć, jak się zachować w trudnej sytuacji. Każdy mógł obejrzeć sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie policjantów, strażaków, funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei, wziąć udział w instruktażu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, skorzystać z bezpłatnych dmuchańców. W ramach wydarzenia prowadzono również akcję zbiórki krwi, która była skierowana do strażaków oraz innych służb i osób cywilnych, chcących podzielić się tym bezcennym darem.